z dziennika podróżnika. Jest 3:43, słuchajcie. A ja nie wiem, no ja w głębokim śnie, a tutaj niestety dzieje się w namiocie takie rzeczy się dzieją w namiocie. Leżymy sobie, galopują konie, czujesz te wibracje pod plecami, potem przychodzą krowy, potem biega pies, potem jeszcze coś tam tutaj przelatywało. Wychodzisz, a tam piękne, łososiowe niebo, na ich tle konie, pomiędzy tym góry, czego chcieć więcej. Szkoda dnia na spanie. I jeszcze ważna rzecz. Latrynka nie zajęta. Latrynka wolna. Duży spokój. I w ogóle. Kogo to już fałrem czerwą? Ładunek już ma, ktoś tam dobry ma. Ostatni posiłek przed wyjazdem i za 15 minut wyjeżdżam. Jesteśmy w Tbilisi, jest godzina 15. Wybraliśmy się na targowisko. Przeszliśmy się po przeprawach. Teraz idziemy po ciuchach. Oglądamy, patrzymy, porównujemy nasze ceny i inne. Kupiłem sobie wodę. Kupiliśmy sobie coś tam do jedzenia, takie na nitce i z owocami i tak dalej. No i teraz idziemy zobaczyć w tym kierunku, a potem zobaczymy, w jakim pójdziemy, jeszcze nie wiem. Mamy czasu jeszcze, 7 minut tylko do spotkania.
rogi do picia. Dostań. Wróciliśmy z Gosią do podziemnego życia Tbilisi. Widać to za mną. Jesteśmy na lotnisku w Tbilisi, czekamy na odprawę. Lot mamy opóźniony o jakieś 50 minut. We'll be right back.
tym mam zapas drugi jeszcze. Dwa razy większy. Dzisiaj to niebezpieczne nagrywanie. Tak, bo dzisiaj to już jesteśmy tacy. To wie też. Nie, no i wszystko udokumentuję. Teraz to później. Bateria się kończy w kamerze. Czas skończyć też film. Cześć. Okay.